Advisor. Ciach Bajera. Jesteśmy na Street Markecie. Ze mną mały Ash. Dumny Siemanko. Reprezentant kilku zespołów. Mały Ash, właśnie dokonałem zakupu. Pimpsy, Pimpalation. Polecam, chociaż jeszcze nie widziałem. Nie twój pierwszy DVD, co? Ty masz tego od cholery i trochę. Nie, od cholery nie, ale jak jest okazja, to kupuję. Dzisiaj sprawdzamy preferencje muzyczne artystów Aloha Entertainment. Chciałem cię zapytać, czego w tym roku najwięcej słuchałeś? Jakich płyt polskich, zagranicznych? Co gościło w twoich głośnikach? W tym roku najwięcej zdecydowanie słuchałem Currency, Wiz Khalifa, Wale. No, trochę Kendricka Lamara. On to furorę zrobił w tym roku. A chyba jego to płyty nie można kupić w Polsce. A który z nich Lamar, nie zrobił? Lamar, no tak. Nie, można, można. W internecie można wszystko kupić. Nawet w polskich sklepach są. A z polskich rzeczy, czy w ogóle nie słuchasz polskiego hip-hopu? Rzadko mi się zdarza. Rzadko mi się zdarza, bo jakby nie rusza mnie zupełnie polski hip-hop. To, co wydają inni artyści, to rzadko do mnie trafia. Nigdy nie słuchałem polskiego hip-hopu. A na przykład kawałek Lemming. Lemming, słyszałem raz. Raz widziałem klip, raz słyszałem kawałek i więcej go nie słuchałem. Tyle. Ciach temat. A imprezy, wydarzenia, koncerty? Byłeś na jakimś fajnym koncercie w tym roku? Szczerze mówiąc, chyba nie. Nie przypominam sobie. Jakoś w tym roku nie było zbyt dużo fajnych koncertów w Polsce, a nigdzie za granicę się nie wybierałem, więc nie przypominam, żebym coś ekstra widział. No byłem na Faro Monchu i Mos Defie na przykład, no ale nie zaliczam koncert. Tych koncertów do najlepszych, no pod względem organizacji to był najgorszy koncert, na jakim byłem, no więc zepsuł jakby cały odbiór koncertu i artystów, którzy przyjechali. Ale byłeś na dobrym melanżu, z tego co pamiętam, 31 marca. 31 marca? Co to był za melanż? Wurfangarten chyba, jakiś taki melanżyk. Chyba miałeś nawet na sobie taki long sleeve czarny zajebisty, pamiętam. Że urodziny Aloha Entertainment. No właśnie, właśnie. No tak, zapomniałem, to już tak dawno było, a moja pamięć szwankuje. Tak, to był ekstra melanż. Pamiętam, wszystko. To pogadajmy trochę o planach na przyszły rok. Jak tam twoje nagrywki, Adaś? Bo słyszałem, że ostatnio się trochę wdrożyłeś z powrotem przy okazji projektu Dzień Życia Mistrza Ceremonii. Zacząłeś pisać nowe zwrotki. Czy to będzie miało ciąg dalszy? Znaczy, traktuję pisanie zwrotek jako przyjemność, więc robię to dosyć często. Nie wszystko nagrywam. Jak ktoś mnie zaprasza do kawałka, to przeważnie się dogrywam. Chyba że kawałek jest słaby, to się nie dogrywam. Jak producent mnie zaprasza, to kawałki nie są słabe, więc się dogrywam. A jak mi się chce, to nagrywam mixtape i napisałem sobie rok temu mixtape w miesiąc, nagrałem go w drugi miesiąc i trzeciego miesiąca go wydaliśmy z producentem. Słyszałem, że nawet będzie teledysk do jednego kawałka. Tak, tak, w końcu stwierdziliśmy, że zrobimy teledysk. Robimy go dla przyjemności, tak jak wszystko, co jest związane z hip-hopem, więc się nie spieszymy z niczym. Zaczęliśmy niedawno i chcemy wkrótce skończyć, myślę, że na początku przyszłego roku. Klip powinien być gotowy, no ale powinien, to duże słowo. Bardzo wiele osób pyta o kolejną solówkę mojego Esza, bo przecież od premiery Bez Zabezpieczeń już niespełna 10 lat minęło. Dlatego chciałem cię zapytać, czy potęguje w tobie taka ochota, żeby stworzyć w pełni autorski, solowy materiał? No zdecydowanie tak, no jakby tam trochę materiału na takie rzeczy zawsze gdzieś tam jest, zalega i tak dalej. Projekt High Definition nie wyszedł, a tam jest sporo kawałków, z którymi też fajnie byłoby coś zrobić i w końcu je wypuścić, bo są to naprawdę fajne kawałki, nad którymi pracowaliśmy dosyć długo. No ja cały czas mam chęć, żeby coś pisać i tak dalej, więc nie wykluczam solowej płyty, nie wykluczam mixtape'u i tak dalej. I featuringi cały czas też oczywiście będą. Zakończmy tę krótką rozmowę żółwiem. Żółwiem. Pięknie.